Już za chwilę załoga, dzielna załoga Elefanta przekroczy wspólnie koło podbiegunowe. Grzegorz Hardej pyta, wypatruje, gdzie jest to koło podbiegunowe? Kilometra nie mamy do tego. A tu nagle, jak zwykle, wiatr zgaśnie i 3 tygodnie będziemy dochodzić. Będziemy się tak oddalać dryfem. Jacek powiedział, że to jest oszukane, bo tu wcale nie ma koła podbiegunowego i że to w ogóle jeszcze daleko do tego koła podbiegunowego. Co on może wiedzieć? To jest gówniarz mały. Co on może wiedzieć o kołach podbiegunowych? To my bywaliśmy już za kołem podbiegunowym. Trzymajcie się! Oni tak szybko, a ja lubię wolno. Ja lubię wolno. Chodź, chodź, plaszaj, ubijaj się, plaszaj. Nie lubię szybko, ja lubię wolno. To nie jest cool, to jest moje ludomu. Ura, giri, giri, próbuję zrobić reżim. To nie jest cool, to jest moje ludomu. Proszę nie drażnić rekina. Czekaliśmy na to tyle dni, w męce, w boju, w łzach, w pocie, było ciężko i pierwszy etap naszej podróży, w zimnie, padał deszcz wiele dni, ciągle nie wychodziliśmy na ląd, jesteśmy. Ciężko nawet powiedzieć od ilu dni, jaki mamy dzień tygodnia i czy jest dzień, noc, czy wieczór. Tak jest. Przez 3 tygodnie płynęliśmy na północ. Z trudnościami. A skąd wiesz, że od 3 tygodni? No około, mamy dziennik pokładowy. Jak się czujesz przed kołem podbiegunowym? Boże. Kasiu, gdzie ty szukasz koła podbiegunowego? Nawet fale zmieniły bieg przed kołem podbiegunowym. To niesamowite. Kierunek i w ogóle kształt. Kasia? Ja już jestem zmęczona. No ale my płyniemy wyżej. To dopiero pierwszy etap. Przekraczamy i co, jak się czujecie, kochani? Kasia, która nie chce uczestniczyć w celebracji tego wyjątkowego wydarzenia, jednak uśmiech na twarzy sprawia, że chyba jednak jakaś radość. No widzisz, jak jest zbudowana ziemia? No. Że tak podtrzymują je takie do tych żółwi. Takie... Może pan kapitan jeszcze raz do kamery powie, żeby mogli przekazać światu. Uwaga. Kasia, a jest Andrzej. Andrzej? A nie mam, nie? Jesteś! Tylko uśmiechajcie się. Okej, okay, jeszcze zrobimy. Jeszcze nie ćwiczyłem. Marta do mnie. O, Kacper, Kasia w tę stronę. O, Kacper nie. O, tam właśnie między Andrzejem a Kasią, tu. O. Jeszcze. O, ale jest strasznie daleko. Nieistotne. Dobra, czy ktoś by pojechał teraz, ja bym poszukał portu. Dobrze. Andrzej, teraz ty chcesz zdjęcie. Tam. Kurde, ale... Kacper, co to za mina? Nie no. Przepraszam. Andrzej, jeszcze raz, no to jest koszmar. Jeszcze raz, chodź tu, uśmiechnij się po prostu na minutę. Ja wam potem pokażę, co on wymyślił. Uśmiech.
Otwórz oczy. A potem ci pokażę. Coś ty... No nie wierzę, bo... No. Jęzor wywalił? No! Każdy człowiek by 5 problemów rozwiązał świata, to już by było coś. Bo jest nas 7 miliardów, czy tam ile. A mi się wydaje, że rozwiążesz 1 i 2 następne. No to 3, ale ty od razu 5 byś rozwiązał. To byś 2 następne i jeszcze 2 następne. Jeszcze za mnie byś rozwiązał. Który mamy? To był 13 lipca. 2019 roku. Nie. Możemy zacząć, na przykład to niezwykłe, że czytasz ten list. No i pisz. To niezwykłe, bardzo dobre. To niezwykłe, że czytasz... Masz okazję czytać ten list. Tak, to ten... bardzo ładne. Że masz okazję czytać ten list. Jesteśmy pięcioosobową załogą z Polski. Pływamy już wiele dni i nocy w trudnych warunkach. Na morzu przeżyliśmy burze, ulewne deszcze, grad i gwałtowne zmiany pogody. Ale uśmiech nie schodzi z naszych twarzy. Zainspirowały nas do napisania listu z pozdrowieniami dla Ciebie. To może tylko listu, kropka. I dalej, bo tam zaraz wchodzą te pozdrowienia, nie? Nie. Jeszcze nie? Trzeba wziąć herbatę i go najpierw pobrudzić. No, czytaj. Herbatą. Norwegia, Lofoty, 12 lipca 2019. Ahoj! To niezwykłe, że masz okazję czytać ten list. Dnia 25 czerwca 2019 roku wypłynęliśmy w nasz miesięczny rejs po Norwegii za koło podbiegunowe. Jesteśmy pięcioosobową załogą z Polski. Płyniemy małym 8-metrowym jachtem Elefant. Nasza przygoda trwa już wiele dni i nocy w różnych, czasem trudnych warunkach. Na morzu przeżyliśmy burze, ulewne deszcze, grad i gwałtowne zmiany pogody, ale nie poddajemy się. Dziś podziwiamy Lofoty. Jest godzina 23.40, a słońce nadal nad widnokręgiem. Poczekajcie, jest godzina 2. A słońce już nad Dzisiaj ostatni dzień bez zachodu słońca. Te piękne widoki zainspirowały nas do napisania listu z pozdrowieniami dla Ciebie. Toast! Za to, żeby ten list dotarł do właściciela. Miliardera! Farmy dużej wiatrowej. Bo mamy mały dług. Właśnie jesteśmy w Marince za 400 koron. Wiąże!
najpierw rożkowym, później wyblinką, później trzypą sztyki, a później końcówka od kotwicznego. Mam nadzieję, że wytrzyma ze dwa dni. O! Wszystko już jest przygotowane. Dobra, jak będziesz wychodził, to nie wywal się. Dobra. Próbujemy wyrzucić butelkę. Thank you.